Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy z Kratosem, Atreusem i Mimirem na pustyni, w której przed chwilą uwolniliśmy tą wielką latającą na niebie meduzę. Bardzo fajne, ładne stworzenie. Ale tymczasem ruszamy na naszych śnieżnych, nieśnieżnych, na naszych piaskowych saniach szukać kolejnej misji. Może porozmawiamy jeszcze o zbrodniach Thora i Odyna? Może Starkadr Potężny, dowódca wojsk Jotunu? Odyn go oczernił, a Thor zwiódł i zamordował. I jeszcze Trym Przebiegły, król gigantów, który skradł młot Thora. Odyn oddał za niego Freję, po czym Thor w przebraniu wymordował cały jego dwór. Dobrze, może później dokończymy tą rozmowę. A ja tymczasem zwiedzę tą wielką czaszkę tutaj i sprawdzę, czy może... A, ukończona mapa skarbów. Zabójcza detonacja, akcesorium, niestabilny klejnot łaknący śmierci i zniszczenia. Mamy tutaj jakieś potworki. A, to są te. Znane już nam bardzo dobrze z Midgardu. O, mnie oplu. Ponurnik na górze! Ponurnik, tak jest. Zawsze zapominam, jak oni się nazywali, nie? Ponurnik. Kojarzy mi się zawsze z tym... jak się w Harrym Potterze ta wróżka, co przepowiedziała Harrym w trzeciej części. Ten pies, nie pamiętam teraz, jak się nazywał, ale... właśnie z tym mi się kojarzy. Wow, coś fioletowe życie mu się zrobiło. Te są bardzo wkurzające, te jaszczurki. Nie mogę trafić. O, za daleko byłem. Nie no. Nie będą mi tu ponurnicy żadni niszczyć, kurczę, reputacji na wiosce. Uuu. Tej, tego jeszcze nie robiłem. Pamiętam, że było coś takiego wcześniej, ale w tej części jeszcze nie robiłem takiej akcji. Ostatni wróg. Ostatni, no. Pierwszy raz dostałem taką informację. Zawsze wiedziałem, że zabiłem już wszystkich, jak po prostu właśnie doświadczenie tam poprawy mi się pojawia. No właśnie, ten ponurnik kojarzył mi się z ponurakiem. Teraz mi się przypomniało, jak się nazywał tamten taki pies omen śmierci. Nowy znacznik historyczny. Pustynia naszej ignorancji. Dobrze, zbierzmy to, co my mamy do zebrania. Wchodzimy do góry. A zaraz po eksploracji tej lokacji pójdziemy już z powrotem szukać tej misji fabularnej. Nie chcesz wybrać ulubionego wiersza? Rzadko jesteś niezdecydowany. Nie mam zamiaru. Bo te wiersze, niektóre są naprawdę jakieś dziwne. Mam 5000 umiejętności. W Lewiatanie brakuje mi tylko jednej. Gdy wieczna zmarzlina jest w pełni naładowana, wciśnij L1 plus trójkąt, by zużyć jej paski ją aktywować. Ataki wręcz lewiatanem zostają tymczasowo ulepszone o falę mrozu o dużym zasięgu. No, kupimy to, bo nic innego... A, bo ja właśnie wszystko wydaję na umiejętności, a przecież jeszcze możemy ulepszać oprócz tego inne rzeczy, takie jak właśnie nasze runy. Obrotowy unik. Przewracać wrogów. To się może przydać. Zobaczymy jeszcze. Akcesorium. Mam trzecie właśnie, tak jest. Tutaj nie mogę tego ulepszać, to dopiero chyba u Sindriego. Z mojej ojczyzny. No, posłuchajmy. Jaki to wiersz? Ej, mamy nowy pancerz i jest o wiele lepszy od naszego. Także go ubierzmy.
Na czwarty poziom już od razu. Kratos, opowiesz ten wiersz? Jak widać, opłaca się eksplorować te takie lokacje. Czy zabijanie w samoobronie jest zawsze uzasadnione? Tak. W samoobronie, no... Nie masz odpowiedzi. W samoobronie raczej tak, nie? No cześć, pieski. Co ja mówiłem wcześniej? Coś mówiłem i wybił mi z rytmu. Zgubiłem teraz wątek. Jeszcze jakieś historie o Torze i Odynie? Co jeszcze? A! Hrungnir zabijaka! Kamienny gigant! Ano! Odyn go ośmieszył, a Thor zamordował. Dosyć tego. To nie wszystko. Nieważne. Wojna z Odynem nie jest rozwiązanie. Dobrze. Ja sobie wejdę tutaj i podpalę te znicze, bo tam na pewno będzie jakaś ciekawa skrzynka i nawet wiemy jaka. To nie jest jedyne, oczywiście, że nie. Podejrzewam, że z drugiej strony będziemy mogli to otworzyć. Musimy się tak ustawić, żeby jednym rzutem zniszczyć obydwa, nie? Meduza krąży sobie tutaj w powietrzu cały czas. O, chyba ta linia jest odpowiednia. Tak jest. Możemy teraz wejść tam do góry. No i zająć się tą skrzynią. O, wiem już co chciałem mówić, że warto eksplorować te poboczne lokacje, bo jak widać ten pas na przykład, który tutaj zdobyłem, bardzo mi się opłacało, nie? Nie mogę tam wyżej wejść. Tu jest jeden znicz jeszcze z lewej strony, ale ja go nie dosięgam w ogóle. Jednak go dosięgnę. Ale gdzie jest trzeci? Bo ja nie widzę nigdzie trzeciego. A słychać tą meduzę. Dobra, wsiądźmy na te sanki. I rozejrzyjmy się tak szybciej troszkę. To Einherjerzy? Myślałem, że to duchy czekające w Walhali na Ragnarok. To nie były duchy. Rzeczy same. Odyn musiał znaleźć jakąś furtkę. Udało mu się zarządzić wcześniejszą mobilizację. Na dachu tam nie było? Do tego, gdyby miał jeszcze u boku jakieś przyzwoite walkirie. Tak jest. U góry mamy do rozwalenia beczułkę. No i mamy tym sposobem otwartą kolejną skrzynię. Mam nadzieję, że z jabłkiem, a nie z rogiem, bo bardziej mi zależy na życiu niż na szale. Chociaż w sumie ten szał też dużo robi. Zebrany jeden. Potrzebujemy jeszcze dwa. Musimy mieć łącznie trzy rogi, żeby kolejny poziom wbić. Jednego do końca nie rozumiem. Według przepowiedni, którą zna Odyn, Ragnarok jest kruk. Wszystkie światy, nawet Asgard. Ale w prawdziwej przepowiedni Asgard także czeka koniec. Czy Odyn tak czy siak nie powinien chcieć temu końcowi zapobiec? Później czeka nas walka. Sami mroczne elfy. O, nie weszło. Twój prawo! A ten jest większy. Ewidentnie to jest jakiś mocniejszy przeciwnik. Chciałbym jakieś combo fajne sobie wypracować, tam ogarnąć, jak tu powinienem uderzać. Ale tu jest tak dużo tych wszystkich umiejętności.
że trzeba się tego nauczyć po prostu. Do Vakina? Nie wiem, daj ze Skyrima coś. No i niestety nie dałem rady tego włożyć mu nawet. Sobie chłop jaja robi, nie? Bo za mocny jesteś. Zaraz będę miał włączoną umiejętność, ale już wykończyłem go przedtem. No i pięknie o ziemię. Klejona skóra. Zobaczmy, czy to kolejny wiersz? To róg. Co to za róg? Hołdy dla Freja. Róg. Mamy też do przeczytania tablicę kamienną. Te runy. Przeznaczenie wieży. Dobrze, otwórzmy te dwie skrzynie, które tu mamy. Mamy jedną malutką i jedną złotą dużą. Mam nadzieję, że kolejny element ekwipunku nam wypadnie z tego. Co tu leży? Jakiś zwój? Rękojeści miecza. O! Może będziemy mieli szansę ulepszyć jakoś fajnie. Będą wiedziały, co robić. No tu? Czy tu będzie kolejny element zbroi, na przykład klata? O, pancerz na ręce. Karwasze blasku, to jest ten sam, co mieliśmy właśnie przed chwilą zdobyć. No, i są lepsze, ewidentnie siła 28, witalności mniej, no ale siły będzie dużo. Ja idę w siłę, bo coś mało im zabieram ostatnio obrażeń, więc myślę, że mi się przyda siła. No i w ogóle ładnie wyglądają. Dobra, wyruszamy w kierunku bramy Midgardu. O właśnie, ten wiersz. Przebiegłym generale wojnie i zakazanej miłości. Chyba o tym słyszałem. Było tam coś o koniu, który nie był tym, czym się zdawał? Tak, ale nie tak to wyglądało. Więc to się wydarzyło. O koniu trojańskim. Byłeś tam? Tak, ale wolę wiersz. No, szkoda, że kurde, ta grecka saga się zakończyła, bo Kratos wszystkich wyrżnął. Bo to naprawdę był mega potencjał. Jestem ciekawy, czy swoją drogą po zakończeniu Ragnaroku. Kłamstwo grobu coś zmieniło. Ja to widzę tak. Jeśli chcesz sprzeciwić się przepowiedni, najważniejsza jest wiedza. Bez pełnego obrazu i kontekstu, najmniejszy szczegół może cię zwieść ku tragicznie błędnej interpretacji. Czekaj. Dokończymy. Właśnie. Poczekaj chwilkę. Chcesz czegoś konkretnego? Ej, trzeba mieć jakiś Gambantain Skinira. Wtedy dostanę tą rękojeść. Ale mogę sprzedać artefakty. Coś ty się bawił w archeologów, co? No trochę tak. Dobrze, wyruszajmy. Nie wiem, wydaje mi się, że albo do Midgardu. Chwilowe cięcie musiałem zrobić, bo przyszedł do mnie kurier z paczką. Teraz wyruszamy do domu Sindriego, tak. To jest taka nasz jakby hub główny. I baza wypadowa do wszystkich innych światów. Mam nadzieję, że Tyr odnalazł już równowagę. Czy czego tam szukał? W istocie. Widziałem w nim przebłyski dawnego boga wojny, ale tylko chwilowe. Nie ma nic złego w sprzeciwie wobec wojny, albo wobec przepowiedni. Trudno się nie zgodzić. Przepowiednie gigantów bywają wyjątkowo niejasne. Czy tylko ja pamiętam, że giganci przewidzieli całą naszą podróż do Jotunheimu? Jeśli widzieli Tyra na czele armii podczas Ragnaroku, to im wierzę.
Pytanie, jak przekonasz Tyra, by też im uwierzył? Ciekawe, czy tak naprawdę to przepowiedziała to, co my robimy, czy jednak to jest tak, że my, znając ją trochę, tak mimowolnie robimy to po prostu. I gdzie jest to wejście do bramy? Nie widzę nigdzie. O, chciałbym w ogóle spotkać tą wiewiórkę znowu, tę ratatoska. O, tam jest brama, dobra. Jak całe kółko zrobiłem. No i dobrze, jesteśmy w domu Sindriego. Panie Kratosie, poproszę na słówko. O, jest właśnie o tym. O tym mówiłem. Ej, co tam jest obok? Mów. Jeżeli będziesz potrzebował moich usług, a mnie nie będzie w pobliżu, te zmyślne dzwonki pozwolą ci mnie szybko powiadomić. Po prostu weź zamach i rzuć w nie toporem, a natychmiast pośpieszę ci z pomocą. Życzysz sobie teraz poćwiczyć? No. Znakomity rzut, panie Kratosie. Godny prawdziwego weterana. No dobrze, wiecie jak mnie przywołać. Ale w jakim celu, co ty mi robisz? Cudownie. Z przyjemnością dzielę się wiedzą z ciekawskimi. Patrząc w dół za tamtą bramą, zauważyłem smoki. No, ja też. Tutaj takie. To są Lindwy, potomstwo pani Nidhogg. Nidhogg? To ich matka? Tak jest. Oraz w pewnym sensie kluczowa część kręgu życia Yggdrasilu. Ja troszczę się o gałęzie, a Nidhogg podgryza korzenie, żeby nie dopuścić do ich przerośnięcia. To krucha równowaga. Więc są przyjazne? Cóż, może nie tak grzeczne jak ja, ale nie trzeba się ich obawiać, o ile nie zaburza się ich spokoju. Nidhogg to surowa matka, wychowująca potomstwo z taką samą stanowczością, z jaką broni ich bezpieczeństwa. To brzmi... znajomo. To nie pomruki. Przyjaciele. Okej. Okay. Na razie, przyjacielu. Wejdziemy do Sintiego i zobaczymy, co tutaj nam ma do powiedzenia. Cieszę się, że wróciłeś, chłopcze. Bądź tak miły i pomóż mi. W czym? Jasne. A, on miał gotować. Mogę w każdej chwili podać do stołu. Potrawka powoli nabiera smaku. Z czego to jest? Jestem ciekawy. Zjedz posiłek. Dobrze. Usiądźmy sobie. Wcześniej byłem tym wszystkim trochę przytłoczony. Streusie, jedz! Jedz. Chcesz mięso. Ziemniaki zostaw. O, ostrożnie, ostrożnie! Dziękuję. Ten podkładkę pod garnek, a ten mu rzuca pogrzebacz na stół. Jedzcie. Na zdrowie. Co, on zbudował ten większy stół? No. Tak, dostawił drugi to jakby. To się jeszcze okaże. Ciekawe, będzie dobre? Proszę bardzo. Posiłek godny czempiona. Dosyć. Mieliśmy o tym więcej nie mówić. Tak, oczywiście. Przepraszam cię. Nic nie szkodzi. To tylko słowo. Które miesza ci w głowie? Ale ty serio myślisz, że to nic nie znaczy? Po naszej wielkiej wyprawie? Po wizycie w Jotunheimie? Po co to wszystko? Nie myślisz o tym czasem? Bez przerwy. Ale twoja matka nie chciałaby, żebyś niepotrzebnie narażał swoje życie. A jeśli giganci nam nie liczą? Giganci? Ja na ciebie liczę. Masz żyć, myśleć i postępować jak mężczyzna, nie jak dziecko. Jeśli Loki nie uda się do żelaznego lasu, to nie... Jesteś Atreus. Mój syn. No. Nigdy więcej. Kratos się wkurwił. Straciłem apetyt. Tak, ten Atreus chciałby być kimś więcej niż jest w rzeczywistości. Powinieneś zjeść. Niektórzy robią to codziennie. Nie mogą się bez tego obejść.
Niektórzy? Myślałem, że nie rozumiem. Nie wiem, jak oni. To całe gadanie o Lokim i czempionie i tym lesie ma nie być prawdą? Jest taki... Ten Atreus naprawdę zachowuje się jak dziecko. Wiadomo, że Kratos chce dla niego dobrze. Przecież to widać na pierwszy rzut oka. Pozwól, że udzielę ci najlepszej możliwej rady, jaką możesz usłyszeć. Idź spać. We śnie znajdujemy rozwiązanie większości problemów. No, tak jest trochę, nie? Pewnie. Często na przykład nie tak, wiesz, co zrobić. Spać? Prześpisz się i rano już wiesz. Poważnie. No jasne. Leć już sobie. Nie mam, nie? No ja się Atreus go wąsie. Nie rób tutaj żadnej dramy z Kratosem. No tą kulkę masz, tak? Czy ja się teraz obudzę w jego śnie? Loki. I będę... O. Czy jestem w żelaznym lasie? Nie, jestem w Jotunheimie z tego, co mi się wydaje teraz. Tak podobnie wyglądał przynajmniej. No i chyba mamy znowu okazję, tak jest, sterować Atreusem. Ktoś do mnie coś mówił. To to jest. Jakaś maska. Co to? Szkoda, że Valheim nie wiedziałem, kim jestem. Nie czułbym się tak źle, że zabiłem tyle elfów. Co się dzieje? To była maska? Po prostu odkąd wiem, że jesteśmy bogami, czuję się silniejszy. Gdzie jestem? To są jego wspomnienia. Mówisz przez cały czas. Albo coś się zrób, albo się zamknij. W małych problemach, małych Mamy ludzi. Mamy dość słuchania o małych problemach, małych ludzi. Wspomnienia. Do tego złe. Wpisz bramę! Nie ma innej drogi do Jotunheimu! Czego chcesz? Ja nie pamiętam, że miał taki dziecinny głos w pierwszej części. Nic nie rozumiem! Nieważne. Hej! Nie uciekaj! Tyle razy mówił nieważne? Powiedz mi, co to za miejsce? Zaraz Kratos mówi boj. Nieważne. Przestańcie! Muszę stąd spadać. Albo się obudzić, co? A jeśli się okaże, że to nie jest sen? No dobra. Czy ten cień mnie gdzieś prowadzi? Chyba tak, co? Zapłaci za to, co mówiło mamie. Nie. Jesteśmy bogami. Możemy nie. robić to tylko Łaka. Nam się podoba. Proszę, zaczekaj! Proszę! Co jest, ej? Serio ma krew. Dlaczego to się dzieje? Ten nóż jest lepszy od noża mamy. Proszę, przestań! Może się zreflektuje w końcu, potem jak zobaczy, że się trochę za bardzo zachowuje tak
no, że chce tym bogiem być i wykorzystuje tą władzę za bardzo. Gdzie my teraz jesteśmy znowu? Gdzie ja jestem? Czy to jest żelazny las? O kurde. Spokojnie. A ten wilk wydawał się dwa razy większy, jak stał u góry. Hej, dokąd idziesz? Mam iść? Dobrze, podążamy za wilkiem, no zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi. Widzimy się po drugiej stronie. W końcu Loki z wilkami bardzo dobrze się lubił, nie? Gdzie ja jestem? Rozumiesz, co mówię? O, kolejny. Cześć. O, cześć. To dokąd idziemy? Jasne. No jeszcze jeden. To jest ich pełno. Coś czuję, że to miałem jest ten żelazny las. Sen i obudziłem się tutaj. To żelazny las? I jak się tu dostałem? Wyśniłem to sobie? W sumie pewnie tak było. No bo jak? Ten latający liść tam, taki sam jest koło domu Sindriego, widziałem. Zapach? Jaki zapach? A, pewnie chodzi o Fenrira. Drewno z Edaliru. Szkoda, że go tu nie ma. Trzy wilczki już podążają tutaj. Cztery już są. Kurczę, zaraz cała watacha. Całkiem was sporo, co? Piąty. Ciekawe, że to wszystkie moje wilki. Co tak pachnie? Powietrze jest tutaj... Sam nie wiem... Słodsze. No już nawet może ich nie liczę. Może to te drzewa? Tak dużo. Tam kolejny sto siedzi. O! Nie chcecie mnie zjeść, prawda? To tylko żart, prawda? No, zjemy cię. Zaraz będę walczył z wilkiem. Nigdy nie widziałem takiego lasu. Ciekawe, czy to jest tylko sen, czy rzeczywiście istnieje ten las i na przykład dotrzemy tutaj poza snem. Tędy? I w jakim świecie to jest z tych dziewięciu? Jakiś obrazek? Ej, czy to jestem ja? Jeszcze nie skończyłam. O, kto to? Ej, to jest ta dziewczynka z trailera. Farba skory drzew z żelaznego lasu. Drzewa przechowują wspomnienia lasu, więc farba też pamięta. Wizję przeszłości. I przyszłości. Kim ona jest? Krew trudno się spiera. Jak ona ma na imię w ogóle? To... naprawdę ty? Chyba. Ona rysowała mnie, nie znała wcześniej. Jestem? Co jest? Całe życie czekałam na ten moment. Co ty gadasz? Jesteś dziwniejszy niż myślałam. Dziwniejszy? A... Dzięki. Chyba. Jakie ma tatuaże dziwne. Białe takie.
trochę... Niech to... Wszystko poszło nie tak. Ja po prostu nie rozmawiałam z nikim od bardzo, bardzo dawna. Lubię dziwne twarze. Dzięki. Co jest dziwnego z jego twarzą? Od początku. Jestem Angrboda. Angrboda to jest. Pewnie masz dużo pytań. Tak. Gdzie jest? Już. Wkrótce poznasz odpowiedzi. W mitologii Angrboda urodziła mu Fenrira wilka i tego węża na przykład. I też córkę boginię Hel. Mówiłam ci, Loki. Wkrótce poznasz odpowiedzi. Ciekawe, jak to będzie tu rozwiązane. Nazywasz się Loki, prawda? Tak. Tak się nazywam. Loki. Thola. Ale ona ma czary. Dostępne są nowe umiejętności. Dobrze, ulepszmy je od razu. A ja nie mam za bardzo punktów. No, na nic mi nie stać. No, ale widać, że drzewko Atrusa rozrasta się. Tędy! Tak, drzewa i grzyby trochę, lepiej nie? Lepiej pójdę swoją drogą. Gdzie ja właściwie jestem? Byłem w takiej dziwnej mgle. Słyszałam, że w Utangardzie łatwo się zgubić. Ale w żelaznym lesie nic ci nie grozi. Utangardzie? Wiesz, myślałem, że żelazny las nie istnieje. Sprytne, co? Odyn nie będzie szukał lasu gigantów, jeśli nie wierzy w jego istnienie. Las gigantów. Niektórzy tak go nazywają. A może ten las jest prawdziwy, ale na przykład dostać się do niego można tylko poprzez sen. To by było też ciekawe. Bo większość myśli, że on nie istnieje. No jednak jestem tutaj, nie? Jest Angrboda. Brosza. Ogromna. No pewnie. Myślałem, że nie wszyscy giganci byli... gigantyczni. No ty nie jesteś na przykład i ona to też nie. Czym się tu zajmujesz? Maluję, zdobywam jedzenie, ratuję, co tylko się da. Ale czemu czekałaś na mnie? Ponieważ moim przeznaczeniem jest ujawnić ci twoje. Uważaj! Ty, ona też potrafi coś. Co nieco. Ty, ona potężna jest fest. Od razu ich stunuje. Chciałem, żeby ktoś tak walczył z Draugrem. Dzięki. Dzięki. A ty? Czym się wcześniej zajmowałeś? Byłem synem i bojem. Właśnie. Tutaj też to dotarło? Wiesz o tym? Pewnie. Całkiem ładnie tutaj w sumie, nie? Trochę tak grzybowo. Będę nad tobą, ale idź dalej w tym kierunku. Ale ładnie. O, takiej dużej skrzyni chyba jeszcze nie otwierałem Atreusem. Zobaczymy, jak sobie poradzi. O, dał radę. Dobrze, myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć odcinek i dalszą eksplorację z żelaznego lasu zobaczymy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć.